Witam wszystkich serdecznie. Tutaj Snickersdiuk 68 i dzisiaj, tak jak wspominałem, rozpoczniemy sobie serię na Game Boy Advance i zaczynamy sobie od Ethan and Eddie The Misadventures, wersja na Game Boy Advance. Również gra pojawiła się na PC-cie, PS2, Xbox Classic czy GameCube, choć ta wersja całkiem różni się od wersji na GBA. W sumie to też i wiadomo dlaczego, ale również jest to bardzo fajny port tej gry. Tak więc co, nie przedłużając, zapraszam. Dobra, to my sobie włożymy kartridż. Cyk i cyk. Dobra, coś złapało. English. Tak, dla wspomnienia, mój Game Boy Advance ma wymieniony ekran IPS-owy, tak więc powinno dobrze wszystko być widoczne na nagraniu. Ogólnie A2M Studio wylew nawet ciekawych gier zrobiło na podstawie różnych licencji. Co do tego w sumie też w przyszłym czasie do tego przejdziemy też. Dobra, bo ja to w sumie już tutaj skończyłem, więc sobie rozpoczniemy nowy zapis. No nie, wolę się tak upewnić, czy nie przypadkiem nie usuwam pierwszego zapisu, warto zawsze się upewnić. Nie wiem, podgłosie na maksa. Jak zwykle kasa mu się po ranku marzy. Dobra. I tak, będziemy mieć tak jak w wersji na te duże konsole, że będziemy mogli się przemieniać między tkami. I też ma tutaj ten dodatkowy atak, te śmierdzące bomby. I tutaj mamy taki samouczek w formie takiej tablicy. No i tak jak w innych wersjach monety zbieramy, żeby właśnie no tam opcjonalnie sobie wtedy odblokować przy tej maszynie z łamiszczękami różne te wersje łamiszczęk. Dobra, bo tutaj był pies, nie? Aha, tylko też trzeba mieć trafić. Dobra. Ale fakt, w wersji na GBA te bomby Ediego są bardziej użyteczne. No dobra, spotkam Eda. Cześć, mam brewy. Trzeba się ruszać. Trzeba zrobić, skamować, wiadomo co. No dobra. Jak ma użyć głowy, jak nie ma w sumie. No i tutaj mamy też atak głową. Chyba najbardziej potężny atak, jaki chyba w historii grach był. Na selekcie też możemy sobie kamerę przesuwać w górę i w dół, więc to się przyda, jak będziemy na jakichś wyższych poziomach. Jak się nie uda dostać gdzieś. Lub mamy z końca zejścia, nie wiemy, czy tam jest platforma jakaś, czy nie. A oczywiście deska tutaj taka odlatująca to jest checkpoint. Ok, mamy i chudego. Co tam? A to jest mowa o tym domku na drzewie, tam o jakimś systemie. Jak ktoś tam oglądał jedno z odcinków, to kojarzy. To jest właśnie wspominka o tej maszynie z tymi łamiszczynkami w dzielnicy. A chudy ma tą pracę. Tutaj
co mamy za podpowiedź? Hold. No bo wiadomo, możemy w różne kierunki strzelać. Jeśli przytrzymamy B, tu musimy trochę w górę. Dobra, hop, hop. No i za pomocą merki możemy przełączać już między dami. No i tutaj właśnie mamy tą wspomnianą maszynę z zamieszynkami. Tutaj wiadomo, wyżej dolara za każdą mieszczynkę, więc nie licz na szczęście dolar, więc musimy oskamować. Ale że już trochę zebrali, to czytanie ze zrozumieniem. To jest 30 centów, a nie dolar. Też jestem dobry. Więc no mamy te 30 centów, więc musimy jeszcze trochę nazbierać. Tutaj co mamy? No tutaj już jest informacja o tej kamerze, że można przesuwać na selekcie. No i tutaj mamy, że tak, ta misja, że Edku nie chcą wpuścić na urodziny Jimmy'ego. Więc nara. Ale my się i tak tam dostaniemy. Dobra, zaczynamy mamy pierwszą misję. Niebieskie te kółeczko to jest punkt zdrowia, ale na razie mamy max. Wiadomo, jak się tylko uda, to staram się wszystko zebrać, jak tylko się będzie dało. No i jeszcze mamy, że może przesuwać różne obiekty. Dobra, mamy budę dla psa pod parasol przenieść. Tam popchnąć w sumie. Dobra. Tu jest piesek, to mogę zaraz. Chodź. Dobra. Patrzymy, czy tu już coś nie zostało. Dobra, możemy lecieć dalej. Teraz co? No to już wiem, że jak przytrzymujemy prawie w skoku na parasolu, to możemy wyżej podskoczyć. Właśnie tu jest za głęboko. Już niewiele będziemy mieć dolar. Też jeżeli my jesteśmy na jakiejś platformie, chcemy bezpośrednio zejść, to wiadomo, krzyżyk do dołu i ja nie. Robię sobie na razie sprawdźmy. O, tu jest jeszcze pierwszy sekret z drugiej strony.
Czekaj, ja tylko zgubiłem. Dobra, tu się przyda ek. No chodź tu. Dobra, bierzemy pierwszą mieszczankę. Tutaj co mamy? No i wiadomo, jak są jakieś te mechanizmy czy coś, to chudy może to odpalić. Dobra, to już $1 mamy. No dobra, to tu coś trzeba wykombinować. Aha, właśnie, można pod kątem, pod skosem strzelać, właśnie. Właśnie. Tam podstawy sobie przypomniałem. Dobra, tu będziemy musieli to przesunąć. No i na fakt, trochę brakuje tych kreskówek Cartoon Network. W szczególności właśnie, gdybym się sobie przypomnieć, ale bardzo ciężko w ogóle gdzieś choćby na jakiejś stronie znaleźć, żeby sobie obejrzeć wszystkie odcinki. A, jakby co, to podzielcie się w komentarzu, czy znacie jeszcze jakieś dobre giereczki właśnie na podstawie jakichś kreskówek właśnie z właśnie, które leciały na Cartoon Network, czy tam ze starszej ery Disney Channel na przykład. Coś takiego, mnie się tam dowiem o jakichś fajnych gierkach. I to obojętnie, to może być właśnie na Game Boy Advance, na konsolę, tak dla ciekawostki. Bo też właśnie myślę, że może jeszcze do końca roku wjedzie do mnie Nintendo 3DS XL. Tak więc będzie można właśnie sobie na pewno jakieś gierki ogarnę właśnie na 3DS-a czy na DS-a, bo jak wiadomo 3DS ma kompatybilność z 3DS-em i tam jest między innymi jeszcze jedna część gry OZ-kami, czyli Scam of the Century i praktycznie będę mieć w sumie wszystkie gry, jakie wyszły na OZ-kami. Bo akurat takiego typowego The Miss Adventures to mam na PlayStation 2. Dawn Breakers mam. Aj. A jak się po prostu nie powiedzie, to będzie cofka do poprzedniego punktu kontrolnego, więc to mi się cieszy, dobra, dało się boczki wywalić. Właśnie, bo w sumie jeszcze tak po Disney Channel to był Disney XD, ale tam to już jedynie co to Finasza Ferba jeszcze pamiętam, resztę to już tak niezbyt podchodziła.
Dobra, to nam blokuje drogę. Nie ma mowy Dorks, jak to było po polskiemu. Jak na nich przeżywał. Frajerzy, nie? Tak. I tutaj mamy to dalej, że to jest prywatna impreza, nie dodatków, ale damy radę. Da się mu jeszcze poprawić, szkoda. Dobra, to my wbili już jednak. Możemy z każdym pogadać. Nie zostaje się przed nami. No tak, oglądaliśmy to, wiemy, że Rose jest synem pasterza i ma trochę czasami ciekawe, magiczne moce. Oczywiście, że wyjdziemy na imprezę. Dobra, jest Jimmy. Właśnie, czy to coś? Nie, to nic nie będzie. To lecimy dalej. Skoczymy. Spokojnie. Dobra, tu. I wyłączymy to. Prezenty. A tam jest podwyższony ten, jak to się nazywa. To taka jakby maskotka z cukierkami, co to tam trzeba ją tam, no żeby tam na pół się złamała. Nie pamiętam teraz dokładnie, się tam poprawnie wiem. Tam same maskotki tylko wyleciały w sumie. No właśnie. Tak, nie ma pieniędzy, nie ma łamieszczeń. Co teraz robimy? Co my tu robimy tutaj? O, Sara idzie. Dobra, lecimy. Dobra, to wróciliśmy na główną uliczkę. Mamy zapis. No nie powiódł się ten skam. Dobra, to jak już mamy, to kupimy jakąś inną mieszczenkę, na której już jesteśmy. Ok, jedna już kupiona, to lecimy dalej. Dobra, Johnny. U ciebie. I temu cały czas gorąco. Dobra. No tutaj mamy to rozumienie, że najpierw jest w sumie ta misja z imprezą u Jimmy'ego, a drugą misją jest właśnie ten gorący dzień, co tam będą kombinować z tymi wytwórnią lodów, co tam będzie użyta ta maszyna od Rolfa. Najpierw będzie trzeba zdobyć lód, nie? No, kostki lodu. W tych takich, tych przenośnych chłodniach. Ok, i zaczynamy Courier Ed. Więc no, w przypadku na duży konsol to jest właśnie pierwsza misja. Mamy też quick save'y i właśnie sobie go zrobimy. Na dzisiejszy odcinek to będzie tyle.
Tak więc zapraszam na kolejny odcinek. Postaram się przynajmniej codziennie lub co drugi dzień wrzucać. Mogę co to obserwować kanał, tak więc na razie.